panowie, witamy. Dzień dobry, szef sztabu Koalicji Obywatelskiej, szef sztabu Prawa i Sprawiedliwości. Przepraszam, ja ciągle o siódmej jeszcze jestem. Szef sztabu Prawa i Sprawiedliwości, Joachim Brudziński, kłaniam się nisko. Dzień dobry, witam. Zapatrzyłem się w te wyniki Koalicji Obywatelskiej i stąd to nieporozumienie, ale... Dla nikogo nie jest tajemnicą, po której stronie bije pańskie serce, redaktor. Moje serce jest... Przejęzyczenie moje serce anatomiczne umieszczono mi po lewej stronie, taka pomyłka anatomiczna. No, ja nie wiem, jak oni to mogli zrobić. Pańskie oczywiście bije panu po prawej. A wyniki pana bardzo cieszą, czy cieszą umiarkowanie? Ja poczekam na oficjalne podanie tychże wyników przez Państwową Komisję Wyborczą, bo tutaj tylko taka jedna uwaga. Te wszystkie cząstkowe właśnie wyniki, które wprowadzają jednych w stan euforycznego podniecenia, innych w jakieś depresyjne stany, to chcę wszystkim powiedzieć, poczekajmy na spłynięcie wszystkich wyników z wszystkich obwodów, bo póki co to jeszcze jest wróżenie z fusów. No dobrze, ale tak czy owak politycy muszą coś powiedzieć i Jarosław Kaczyński wczoraj mówił, że trzeba się będzie zastanowić, dlaczego pomimo ewidentnych osiągnięć pewna część społeczeństwa nas nie poparła. No, zawsze dokonuje się analizy powyborczej, zawsze dokonuje się tej analizy w oparciu o już właśnie te ostateczne wyniki i również o analizę tego, co sobie zakładaliśmy jako sztabowcy w oparciu o te badania, które przeprowadzaliśmy. I tutaj też jedna taka uwaga, panie redaktorze, bo rozpoczyna się nawet w tym materiale, który poprzedzał te nasze rozmowy, rozpoczyna się takie podnoszenie poprzeczki. Otóż okazuje się, że my w tej chwili jesteśmy przegranymi, bo to nie osiągnęliśmy większości zdolnej do odrzucenia czy to weta prezydenckiego, a gdzieś tam nawet pojawiają się głosy, że roiło nam się uzyskanie większości konstytucyjnej. Szanowni Państwo, ja właściwie od tego powinienem rozpocząć. Ja chcę każdemu podziękować, każdemu, który poszedł na te wybory. W pierwszej kolejności oczywiście dziękuję tym, którzy poszli i zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość, ale dziękuję również tym wszystkim Polakom, którzy dali kolejny dowód, że potrafimy korzystać z tego święta demokracji. Również tych, którzy głosowali na naszych oponentów. To jest oponentów. Bardzo duża frekwencja. Rzeczywiście po raz pierwszy od 80... Warto podkreślić, że po 89 roku tak wysokiej frekwencji nie było. I warto też podkreślić, panie redaktorze, że nie było partii po 89 roku, jeżeli by się potwierdziły z tym zastrzeżeniem, która uzyskałaby tak wysoki wynik. A ponieważ funkcjonujemy w oparciu o ordynację Donta, to nawet tak wysoki wynik w tym momencie nie daje stuprocentowej pewności co do tego, czy będziemy mogli samodzielnie rządzić. Dlatego poczekajmy pokornie do A gdybyście nie mogli samodzielnie rządzić, to co wtedy? No to wtedy, panie redaktorze, tak jak już się chyba kiedyś tutaj w tym studio spieraliśmy o ten cytat z Zagłuby, postaramy się dobrać spośród młynarzy. No dobrze, a gdzie tych młynarzy będziecie szukać? No, po tej stronie, w którym, serce będzie biło po prawej. Nie, ale ja pytam poważnie, bo możemy oczywiście rozmawiać. Poważnie, panie redaktorze, to jest tak, że zawsze i to niezależnie od tego, jak to będzie nazywane, bo czasami nawet padają bardzo, bardzo mocne i niemądre słowa o jakichś korupcjach politycznych, etc. Rozmowy koalicyjne. Jeśli będą potrzebne, rzecz ale jasna. Jeśli będą potrzebne, to wtedy je będziemy prowadzić. Na razie zakładamy, że tych szabel w Klubie Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości wystarczy do tego, żeby rząd sformułować. I to jest też warte podkreślenia, bo proszę zwrócić uwagę, jaka jest od wczoraj atmosfera. Otóż atmosfera jest taka, że PiS wygrał wybory. No tak, wszyscy tylko, że mówią. W komentarzach cały czas słyszymy, że właściwie to wygrał, ale tak nie do końca. Tak? Bo wszyscy się spodziewali. Przepraszam bardzo, jak Donald Tusk w 2011 roku uzyskał dla Platformy Obywatelskiej 207 mandatów, no to była euforia. To się wydawało, że wy będziecie mieli ponad 230 pewnie. Bo oto partia po raz drugi będzie mogła sformułować rząd. My osiągnęliśmy ten wynik na poziomie, wszystko na to wskazuje, pozwalającym bez wchodzenia w koalicję kontynuować rząd. Szef sztabu PiS-u Joachim Brudziński jest naszym gościem. Panie pośle, kto będzie marszałkiem seniorem? Czy już się zastanawialiście?
wskazuje pan prezydent spośród najstarszych tak, wiekiem. Bo to od razu powiedzmy, że to nie jest tak, że musi być najstarszy metrykalnie, tylko spośród najstarszych wybiera prezydent. A kogo by pan tam widział? No jeszcze nie wiem, wie pan, jak się to rozłoży. Janusz Korwin-Mikke z pewnością będzie jednym z najstarszych, jeśli nie najstarszy. Byłoby niewątpliwie wesoło. Wyobraża pan sobie to, że Janusz Korwin-Mikke będzie otwierał pierwsze posiedzenie Sejmu? Wie pan, ja już wszystko jestem sobie w stanie wyobrazić. W polskiej polityce funkcjonuje już na tyle długo, że teoretycznie wszystko jest możliwe. I musi pan przyznać, panie redaktorze, ja też nie ukrywam, że lubię takie sformułowanie, musi pan przyznać. Co muszę? Że w tym Sejmie będzie wesoło. No niech pan powie, że nie będzie. Nie. Wie pan, ja mam chyba inne poczucie humoru. Mnie zupełnie nie bawi to, czego się spodziewam. A proszę powiedzieć... A czego pan się spodziewa? Spodziewam się tego, że zapewne rządzić będziecie i pewnie będziecie mieli jednak jakąś tam niedużą przewagę. Jeżeli wyniki exit polu, podkreślam, bo nie te cząstkowe, ja się na te late polu, przepraszam, late nawet polu, bardziej tak. niż exit polu, czyli wyniki z tych komisji... No i właśnie tego się trzymajmy. To jest bardzo ważna informacja, którą do wszystkich radiosłuchaczy przekazał pan redaktor Mazurek. Nie ekscytujmy się tymi wynikami cząstkowymi. Nie, te wyniki cząstkowe to są wyniki z 40%. One się mogą przewalić. Late poll to są, proszę państwa, wyniki z komisji obwodowych. Oczywiście nie ze wszystkich, tylko z wybranych. No, mają być reprezentatywne podobno. Tak wybierają specjaliści. W każdym razie one wskazują na to, że PiS ma, proszę państwa, w late poll, podkreślam, 43,6, Koalicja Obywatelska 27,4, SLD ponad 12, PSL ponad 9, a Konfederacja ponad 6%. Czyli tak jak to słyszymy, to jest to niepełne zwycięstwo. Tak? Prawo i Sprawiedliwość 43, największa partia opozycyjna 27. No wie pan, bo jest takie od wczoraj towarzyszy mi takie wrażenie, że oto my się mamy tłumaczyć. Nie wiem, że pan jest tak nerwowy. Jarosław Kaczyński wczoraj nerwowy, powiedział, otrzymaliśmy dużo, ale zasługujemy na więcej. Bo jest takie przekonanie wśród ludzi prawego serca i czystego serca, że zasługują na więcej. Natomiast mówiąc zupełnie poważnie już w tej chwili, każdy wynik dla mnie jako szefa sztabu, każdy wynik, który pozwoli Prawu i Sprawiedliwości kontynuować rządy i w oparciu o własne szable z własnego klubu parlamentarnego będzie dla mnie absolutnie satysfakcjonujący. Panie, mówię to bez żadnego krygowania. Panie pośle, czy Elżbieta Witek będzie marszałkiem Sejmu? Wie pan, ja uważam, że pani marszałek Elżbieta Witek znakomicie w krótkim okresie czasu, ale jednak z tej roli się wywiązywała i mało tego już, też jakby wracając do tego, jak może wyglądać ten Sejm, to ktoś taki o takich cechach charakteru i takiej umiejętności, że tak powiem, wylewania oliwy na wzburzone fale, jaką posiada pani marszałek Elżbieta Witek, byłaby znakomitą osobą, ale tutaj decyzja będzie w rękach oczywiście... A kto będzie premierem, jeśli Prawo i Sprawiedliwość będzie tworzyło rząd? Dla mnie jest oczywiste, że Mateusz Morawiecki. O tym, co jutro się wydarzy na nowym posiedzeniu Sejmu i o tym, o Dniu Nauczyciela, o euro, na które awansowaliśmy, bo nie tylko polityką żyjemy, o tym wszystkim na rmf24.pl i winteri.pl. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. Bardzo państwu dziękuję. I jeszcze raz dziękuję za to, że poszliście do tych wyborów. No dobrze, porozmawiajmy jeszcze o polityce. W internecie? Tak, cały czas jesteśmy. A to jeszcze internet jest? A niech pan spróbuje powiedzieć brzydkie słowo, to pan zobaczy, co się będzie działo. No nie wiem, pan, ja w ostatnich dniach przed tymi wyborami słyszałem, że jak nie daj Boże wygra Prawo i Sprawiedliwość, to internety wyłączą. Tak, podobno wyłączą. Ale jeszcze jesteśmy. Jeszcze nie wyłączyli. Bo mamy prywatny. Wie pan, my mamy jeszcze go. A to państwowe wyłączymy, tak? Wyłączycie państwowe. My mamy wiaderko. Pozdrawiamy panią Maję Staszewską. My przynieśliśmy jeszcze w wiaderku z takiej czerpalni. Właśnie. Mamy jeszcze tutaj internet. Nie wiem, czy państwo w ogóle mają jeszcze internet. Rzeczywiście, jeszcze o dziwo u nas jest światło. Dobrze, zostawmy sobie te żarty. Ja chcę jeszcze spytać o polityce, bo to wygląda tak. Elżbieta Witek się nie zmieni. Mateusz Morawiecki się nie zmieni. Czy spodziewa się pan jakichś zmian personalnych, czegoś, co ekscytuje oczywiście nie tylko dziennikarzy. Właśnie, to zawsze personalia najbardziej ekscytują. Ja spodziewam się... Wy dla idei wszyscy. Wy cały czas rozmawiacie o idei. O jak spotykacie się między sobą. Ja to tak, wiem. Wie pan, przez prawie 30 lat obserwuję polską politykę i naprawdę mogę to... Przemyślę, jak się politycy spotykają na piwie. Przepraszam, politycy nie piją piwa. Na wodzie mineralnej to rozmawiają tylko o ideach. Wie pan, no...
spotkaniu przy piwie rozmawia się o różnych rzeczach. Natomiast ja mogę z dużą, że tak powiem, satysfakcją przytoczyć tutaj słowa świętej pamięci pani profesor Zyty Gilowskiej, która miała tę możliwość uczestnictwa w posiedzeniach kierownictwa Platformy Obywatelskiej i kiedy została zaproszona na posiedzenie Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, to była wielce zdumiona, że można na kierownictwie partii rozmawiać o kwestiach programowych, merytorycznych, a nie wzajemnie się atakować czy krytykować. Więc oczywiście politycy nie są aniołami, ale akurat mam tę satysfakcję, że i zaszczyt funkcjonowania w takim środowisku politycznym, gdzie o programach, również o ideach się rozmawia. Panie pośle, no dobrze, idea ideami. Ja pytałem naprawdę o to, czy się coś zmieni. To znaczy, czy... No na pewno zawsze nowe rozdanie, nowy rząd oznacza też nowe twarze, czy nowe... Zmienił się nowe... Dobrze. Zbigniew Ziobro, lider Solidarnej Polski, nie był wicepremierem, a z kolei pan Jarosław Gowin wicepremierem był. Jarosław Gowin, lider Porozumienia, czy też jak tam się jego partyjka, czyściec nazywa. Ja sobie bardzo, że tak powiem, cenię szanuję miejsce, w którym w tej chwili jesteśmy, ale panie redaktorze, no w redakcjach nawet tak zacnych jak RMF FM powołuje się koalicyjnych wicepremierów. Przed nami rzeczywiście rozmowy koalicyjne, bo tworzymy obóz Zjednoczonej Prawicy, ten obóz tworzą trzy partie. Będziemy rozmawiać, ale nie sądzę, żeby tutaj jakieś wielkie, wielkie rewolucje nas czekały. Z tym cały czas jednym pokornym zastrzeżeniem, o ile te Prawo wyniki i Sprawiedliwość będzie pozwolą miało nam na to, aby samodzielnie sformułować. No tak, to prawda, że nasza rozmowa jest w takim zawieszeniu i nie do powiedzeniu, że rzeczywiście nie wiemy, czy na pewno, a jeśli tak, to z jaką przewagą. Pan miał w ogóle szansę śledzić mecze reprezentacji? No skąd? Wczoraj nie, ale może tam Cieszę się, że ta wygrana z Macedonią otwiera nam drogę do Euro. I wie pan, i to jest też takie bardzo pocieszające, że jest świat i są emocje poza polityką. Nie? Tak, są że emocje poza polityką. Są ludzie, którzy odnajdują... Ja wczoraj poszedłem do sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej. A nie mówiłem? Tak, proszę pana. Ja panu coś powiem. A jak, chodziłem do PiSu... Kiedy pan tam do nas przychodził? Wielce szanowny panie. Oj, przychodziłem. Jak przegrywaliście, przychodziłem. Wie pan, bo ja zawsze przychodzę do przegranych. Do wygranych, proszę pana, to chodzą ci, którzy chcą z panem zrobić jakieś interesy, a ja z panem żadnych interesów robić ale nie już chcę. Niech pan się tutaj nie stroi w piórka jedynego sprawiedliwego wśród całej braci dziennikarskiej. Nikt ze mną z pana kolegów czy koleżanek dziennikarzy żadnych interesów nie robi, więc już niech nie pojawia się... Oczywiście, że nie robię żadnych ustawek już. A to z panem lat, nie? Ani ten. A nie, bo tak się zastanawiam, jak się załatwia te posady, które się później dostaje, ale chciałem spytać o co innego zupełnie, nie o politykę. Pan ma w domu nauczyciela, a nawet nauczycielkę przecież. Pozdrawiamy wszystkich nauczycieli. Pan, z tej okazji pan żonie składa życzenia? Oczywiście, panie redaktorze. No, to ja dzisiaj właśnie. Dzisiaj mówię to ja rozumiem, że pan na imieniny składa życzenia. Ale mówię to z absolutnym przekonaniem. Dzisiaj praca nauczyciela, i nie mówię tutaj o tych kwestiach merkantylnych, finansowych, ale to jest postawa wręcz heroiczna. I wszystkim nauczycielom w pas się kłaniam. Rzeczywiście to w waszych rękach, kochani nauczyciele, los naszych dzieci i przyszłych pokoleń, nie tylko mojej małżonce, ale przede wszystkim moim nauczycielom. No jest heroiczna, tym bardziej, że zarabiają mniej więcej na poziomie przyszłej płacy minimalnej. No ale jak wzrośnie płaca minimalna, to tym samym wzrośnie też płaca nauczycieli, ale panie redaktorze, nie akurat w tym wypadku tutaj o pieniądze chodzi. Ja mówię to z absolutnym przekonaniem, szanowne panie, szanowni panowie, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, to jest wasze święto i za te wasze prace i gotowość do poświęcenia z całego serca dziękuję. Niezwykle sympatyczny, jak zwykle zresztą Joachim Brudziński był państwa i moim gościem. Kłaniam się nisko, do widzenia. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego.